Gdyby ten list wpadł w ręce Saraté, mógłbym je aresztować. Gdybyś miała czyste sumienie, nie musiałabyś obawiać się tego listu. Wiem, że Rafael mnie w nim oskarża. Dlatego się obawiam. Nie znoszę niepewności. Dam go Saraté, jeśli Milagros stanie się coś złego. Wypadki chodzą po ludziach. Dlaczego mam się o nią troszczyć? Nie wiem. Taka była wola twojego brata. Znał cię lepiej ode mnie. Daj mi ten list. Co ci zależy? Wiele byś na tym zyskał. Zwolniłabym José Antonio Wilsona. Zwolnij go dla swojego dobra. Mnie on nie przeszkadza. Dobrze ci radzę. Trudno. Porozmawiam z Teresą. O czym? O nas. Opowiem jej, jak zdradzałeś się ze mną. Dowie się, że mamy córkę. Obiecaliśmy zachować to w tajemnicy. Nie wierzę, że popełnisz tę niegodziwość. Dotrzymywałam słowa przez wiele lat, ale zmuszasz mnie do tego. Daj mi list. Ty też miałabyś kłopoty. Benjamin dowiedziałby się. Nie zależy mi na Benjaminie, tylko na liście. Miło cię widzieć. Gerardo mówił ci, jak nas przestraszył? Niepotrzebnie się tak przemęcza. Nie chce zażywać lekarstw. Wiesz, jaki jest uparty. Ale chyba teraz już wie, że nie zawsze może robić to, na co ma ochotę. Czasami lepiej się poddać. Upór bywa nieopłacalny, prawda, Gerardo? Wpadnę jutro rano. Być może będę chciała z tobą porozmawiać. Ze mną? O czym? Gerardo wie, o co chodzi. Wszystko zależy od niego. Do jutra. To twoja ostatnia szansa. Czy to mieszka pan na Avalos? Kim pan jest? A pan? Felipe Guzman. Pan z policji? Czemu pan pyta? Nie lubi pan policji? Wolę trzymać się od niej z daleka. Szukam panny Mariany Avalos. Jestem jej przyjacielem. Zapewniam, że jest niewinna. O co pan ją oskarża? O nic. Może pan ją poprosić? Ma pan nakaz? Pewnie chce pan przeszukać mieszkanie. Przyszedłem tylko porozmawiać. Proszę ją zawołać. Wiedziałaś, Paloma? Widywałam ich razem, ale to było zanim związał się z tobą. Paloma, musisz dokończyć sprzątanie. Już idę. Wyjdź do ogrodu. Nie powinnaś siedzieć tu sama. Nie chcę spotkać Fernandy. Boję się. Nie bój się tej wariatki. Zresztą nie ma jej. Jest w porządku. Kiedy się przeprowadzisz? Jutro. Pójdę już.
Nie wiem, co się dzieje w domu rodziny de la Torre. Co się stało? Nic. Tracę cierpliwość. Drepczemy w miejscu. Fernanda powinna dowiedzieć się, że Milagros jest jej rywalką. Wydrapałyby sobie oczy. Załatwisz to? Tak, nie martw się. Nic więcej? Na razie nie. A Jaguar? Jak to możliwe, że niczego się o nim nie dowiedziałeś? Raquel. Do tej pory Lucrecia zatrudniała innych bandytów. Nie jego. Może siedzieć w więzieniu, być za granicą, albo już nie żyć. Chcę go mieć żywego. Przez te wszystkie lata obmyślałam dla niego wymyślne tortury. Zabiję go, ale powoli. Bardzo powoli. Wiem. Rozumiem cię. Pomogę ci. Jaguar zasługuje na karę. Dowiem się, gdzie jest i podam ci go na tacy. Zgoda? Pani Sebastian poszli na pogrzeb Celso. A José Antonio? Jeszcze nie przyszedł. Będę w bibliotece. Wezwij Fernandę. Nie ma jej. O czym Lucrecia chce ze mną rozmawiać? Mówiłem ci, że nie wiem. I dlaczego miałoby to zależeć od ciebie? O czym rozmawialiście? O Milagros, o testamencie, o José Antonio Wilsonie. Takie tam. I gdyby wynikło coś nowego, powiedziałbyś mi? Oczywiście. A coś starego? Też? To tylko żart. Między nami nigdy nie było tajemnic. Dlatego jesteśmy tacy szczęśliwi. Mariana już idzie. Zaraz będzie kawa. Zna pan moją córkę? Nie miałem przyjemności. Kiedy powiedziała mi, że pan jest z policji, zlękła się. Szczerze mówiąc, ja też. Ale wspomniał pan, że chodzi o to, żeby pomóc Milagros. Bardzo ją lubicie, prawda? To anioł. Ależ się zdziwiłam, kiedy dowiedziałam się, że jest córką milionera. Znają panią od dawna? Od kiedy przyjechała do Limy. Nikogo tu nie znała. Miała szczęście, że trafiła do pani. Dziękuję. Nigdy cię nie skrzywdzę. A wiesz dlaczego? Bo cię kocham.